Powstało bardzo dużo różnych inicjatyw. Ludzie chcieli być aktywni, jeżeli chodzi o kulturę. I Urząd Miasta Szczecin doszedł do wniosku, że no nie możemy zaprzepaszczać tego kapitału społecznego i wymyślił, że na bazie otwartego konkursu ofert powierzy realizację zadania Szczeciński Inkubator Kultury właśnie organizacji pozarządowej. I działamy właśnie od września 2011 roku. Nasz kontrakt był 2,5-letni, więc wieloletni kontrakt. Teraz jesteśmy na etapie złożenia nowej propozycji i czekamy na wyniki, czy będziemy tam nadal funkcjonować, czy będziemy się musieli jeszcze przed świętami pakować. Czym jest Inkubator Kultury? Inkubator Kultury jest takim miejscem, gdzie może przyjść każdy, niezależnie od tego, czy jest podmiotem ekonomii społecznej, czy jest fundacją, stowarzyszeniem, przedsiębiorstwem społecznym, czy jest też aktywnym obywatelem, który chce działać i aktywizować swoje społeczeństwo, swoją społeczność lokalną przez kulturę właśnie. I my jako Inkubator Kultury, jako operator Inkubatora Kultury, tej kultury sami nie robimy, tak? Znaczy my tak nazywamy, nie robimy kultury, ale pomagamy osobom profesjonalnie do tej kultury podchodzić, czyli tak jak pani wspominała, pani Sylwio, uczymy zarządzania projektami, uczymy jak rozwijać pomysły, ponieważ artyści, osoby kreatywne mają to do siebie, że mają głowę właśnie pełne pomysłów, mają różnego rodzaju pasje, talenty, ale tak naprawdę często nie potrafią ich wdrożyć w życie, więc my razem z naszym zespołem pomagamy im te pomysły w życie wcielać. Jak działamy? Działamy tak na takich trzech filarach. Z jednej strony jest to wsparcie infrastrukturalne. Inkubator Kultury to jest taka stara willa poniemiecka, 1000-metrowa i tam dajemy organizacjom biura albo przestrzeń taką pod pracownię. Mamy kino, mamy sale konferencyjne, więc po bardzo preferencyjnych stawkach organizacje pozarządowe i działacze kultury mogą z tych miejsc korzystać. Oferujemy wsparcie doradcze i to jest bardzo szerokie wsparcie doradcze. My nie mówimy, że mamy tylko księgową, czy tylko fundraisera, czy tylko prawnika. Tak naprawdę, jeżeli do nas jakaś organizacja przyjdzie z konkretnym problemem, z konkretnym przypadkiem do rozwiązania, my takiego doradcę poszukujemy dla tej organizacji i podczas indywidualnych spotkań ten problem jest rozwijany. I tutaj działamy na takiej zasadzie, że nie dajemy konkretnych rozwiązań. Wskazujemy możliwe drogi pójścia takiej organizacji, czy takiej osoby i ta osoba już powinna sama zdecydować, gdzie pójdzie i jak rozwiąże swój konkretny problem. Więc my staramy się właśnie działać z drugiej strony, że dajemy wędkę, dajemy możliwości, dajemy narzędzia, a nie dajemy tej przysłowiowej ryby, tak, czyli tego rozwiązania. I oferujemy również bardzo szerokie wsparcie szkoleniowe. Tych godzin jest mnóstwo i też szkolenia są tak zwane szyte na miarę, tak, czyli my też nie narzucamy organizacjom pozarządowym czy podmiotom ekonomii społecznej, że tego chcemy was uczyć, tylko robimy analizy rynku, pytamy się organizacji, jakie tematy są potrzebne, jakich tematów potrzebujecie i też poszukujemy wtedy specjalistów, trenerów i takie warsztaty organizujemy. I są to warsztaty przede wszystkim z tak zwanego executive education, czyli to są warsztaty takie wspierające z zarządzania, z promowania organizacji pozarządowych, z wykorzystania nowych mediów i tak dalej, i tak dalej. Organizacje, które zdecydowały się być u nas, mogą skorzystać z takiej, jeszcze oprócz tej oferty, o której mówiłam, mają trzy formy skupienia w Inkubatorze Kultury. Z jednej strony jest to adres korespondencyjny, czyli tak naprawdę organizacja działa na mieście, organizuje swoje performance na mieście, nie potrzebuje na stałe lokalu, ale korzysta z naszego tak wsparcia administracyjnego, czyli odbieramy pocztę, wysyłamy pocztę, jest numer telefonu, skrzynka pocztowa, którą możemy udostępnić, albo poczta mailowa, którą możemy, nie wiem, odbierać czy wysyłać. Mamy też miejsca w tak zwanym systemie open space, czyli organizacja podejmuje decyzję, że nie potrzebuje biura czy pracowni 24 godziny na dobę. Jest otwarta przestrzeń, biurko, szafka, taka część wspólna i tam organizacje korzystają z takiego systemu, lub też własne biuro.
lub własne biuro lub, lub własna, własna pracownia. W tym momencie jest takich organizacji, które są skupione wokół nas 25 na stałe i to są organizacje, które działają bądź też w systemie open space albo, albo posiadają własne biuro. Nie liczymy tutaj tych wszystkich organizacji, które korzystają z adresu, bo jest ich dużo więcej. I te organizacje zajmują się szeroko pojętą kulturą i szeroko pojętym sektorem kreatywnym, więc mamy przedstawicieli osób, które robią filmy w inkubatorze, zajmują się fotografią, mamy muzyków i tu mamy muzyków różnych, mamy Baltic Neapolis Orchestra, właśnie przed sekundką byłam w inkubatorze kultury i odbywa tam się próba zespołu kameralnego. Na dole w tej części piwnicznej mamy 6 zespołów muzycznych, między innymi taki szczeciński zespół Scambo Mambo czy Chorzy na Odrę również mają u nas swoją siedzibę i próby. Są to organizacje, które zajmują się tańcem, mamy Związek Literatów Polskich, czyli literaturę, mamy organizacje, które zajmują się designem czy architekturą. Więc to jest bardzo, bardzo szeroko pojęta działalność kulturowa i my mówimy, nieważne co chcecie robić, my wam powiemy, jak to zrobić profesjonalnie. Tak? Oprócz tych takich warsztatów naszych, poważnych, że tak powiem, odbywają się warsztaty twórcze, które są realizowane przez same organizacje pozarządowe. Odbywają się spotkania robocze, warsztaty dla dzieci w ramach takiego projektu, który się nazywa Dzieci Projektują. Są u nas również seniorzy, którzy mogą realizować swoje pasje. Właśnie między innymi z jedną z organizacji, która się nazywa Stowarzyszenie Kamera, nakręcili już 2 filmy 45-minutowe fabularne. Szpinak z wody i Comeback. To są filmy, które od początku do końca są robione przez seniorów, seniorzy piszą scenariusze, są operatorami, dźwiękowcami, aktorami, scenografami, więc naprawdę gdzieś tam się spełniają artystycznie. Mamy również mamy taką część hotelową. Tak jak mówię, wszystko jest na bardzo preferencyjnych stawkach, czyli tak naprawdę organizacja nie ma tutaj tej bariery wejścia, którą są finanse. Zawsze się dogadujemy, tak? Stawka jest 3 zł za metr kwadratowy wynajęcia powierzchni, natomiast jeżeli organizacja nie ma pieniędzy, bo chce coś zrobić prospołecznie, również może u nas korzystać z tych pomieszczeń za darmo. Mamy część hotelową, czyli mogą organizacje pozarządowe zapraszać gości i ci goście mogą u nas spać. Tak jak powiedziałam, mamy kino, te 2 duże sale, sale konferencyjne i mamy teren zielony wokół budynku, o którym opowiem później, i które również staramy się wykorzystać na działania społeczne. My jako operatorzy inkubatora kultury podczas 22 miesięcy działalności zorganizowaliśmy seminaria i konferencje, podczas których omawiamy sytuację organizacji pozarządowych diagnozujemy działalność podmiotów ekonomii społecznej. I zorganizowaliśmy takie seminaria tematyczne, które są pod takimi tytułami, były jak kultura i nauka, czyli jak kultura współpracuje z uczelniami wyższymi, kultura i seniorzy, fundusze europejskie i kultura, czyli jak fundusze europejskie wpływają na rozwój kultury, kultura, turystyka, transport, czy kultura i współpraca międzynarodowa. W zeszłym roku zorganizowaliśmy taką dużą konferencję, która się nazywała Kultura, Kreatywność i Biznes. Wyzwania dla polityki regionalnej. I to była konferencja, która odbywała się na Uniwersytecie Szczecińskim. I mieliśmy gości z Niemiec, ze Szwecji, z Czech, z którymi współpracujemy, z Pilznem. I tutaj też właśnie rozmawialiśmy sobie o tej aktywności lokalnej, o aktywności poprzez kreatywność czy kulturę i o wpływie tych aktywności na rozwój tej lokalny, na rozwój Szczecina i okolic. Organizujemy również takie spotkania ekonomii społecznej, które są pod hasłem zjazdu inkubatorów kultury, czy konwentu inkubatorów organizacji pozarządowych. Są to również spotkania ogólnopolskie, gdzie przyjeżdżają ludzie, pomimo tego, że Szczecin jest bardzo daleko, to przyjeżdżają ludzie nawet z Lublina do nas i chcą z nami dyskutować i rozmawiać. Nawet ludzie z Warszawy przyjeżdżają, chociaż też zawsze twierdzą, że to jest droga nie do pokonania. Ja zawsze mówię, że jest taka sama droga ze Szczecina do Warszawy, niż jak z Warszawy do Szczecina, więc my często do was jeździmy, więc też was zapraszamy bardzo serdecznie.
I tutaj chciałam pokazać takie poszczególne działania, które nasze Stowarzyszenie i Inkubator Kultury wspierał. To akurat jest taka akcja, która się nazywa Dźwignij Malucha. To była akcja robiona przez właśnie grupkę gimnazjalistów w ramach takiego programu, nie wiem czy Państwo słyszeliście, Młodzież w Działaniu. To jest taki program Unii Europejskiej, który jest skierowany właśnie na pobudzanie aktywności młodych ludzi. I taka grupka właśnie młodych ludzi razem z Eureką, ze świętej pamięci profesorem Stelmachem do nas przyszła i powiedzieli, że mają taki pomysł na zrobienie projektu, na zrobienie takiego elementu, który będzie później w technikum, w Muzeum Techniki w Szczecinie wystawiony i młodzież w czasie wakacji budowała dźwignię. Kupili malucha, pomalowali tego malucha, zbudowali dźwignię, zamówili tą dźwignię gdzieś właśnie z Mińska Mazowieckiego, spod Warszawy. Tego malucha polerowali, malowali, mieli spotkania zarówno z fizykami, właśnie uczyli się fizyki, uczyli się, ta część taka artystyczna, dzieci malowały tego malucha i on do tej pory jest właśnie w Muzeum Techniki. To był ich właśnie oddolny pomysł, tak? Nikt im tego nie narzucił. Oni gdzieś doszli do wniosku, że chcą sobie tą pasję do fizyki rozwijać. Więc to był taki bardzo, bardzo fajny projekt realizowany przez nich. W Inkubatorze Kultury robiliśmy również taki projekt, który się nazywał Meeting People is Easy i to był projekt międzynarodowy, na którym gościliśmy ludzi z Francji i z Niemiec i to był realizowany razem z drugim inkubatorem, który mamy tutaj w Szczecinie, Sektor 3. I polegał on na tym, że poprzez różnego rodzaju takie działania artystyczne pokazywaliśmy ludziom, że te działania artystyczne mogą łamać bariery i mogą tak naprawdę być pretekstem do tego, żeby się spotkać i porozmawiać. I wtedy też właśnie powstał taki fantastyczny napis, ogromny inkubator, on został pomalowany i jest jakby taką wizytówką też naszego budynku, bo on do tej pory wisi. Młodzież w Działaniu, tutaj kontynuując te działania, Młodzież w Działaniu zakłada po pierwsze właśnie te inicjatywy lokalne, o których już mówiłam, to przykładem był ten maluch, ale także Młodzież w Działaniu zakłada wymiany międzynarodowe i tutaj też nasze Stowarzyszenie i Inkubator Kultury pomagali w zorganizowaniu takich wymian i między innymi organizowaliśmy obozy dla młodzieży, tutaj akurat jest zdjęcie z Wielkiej Brytanii, to jest w 2011 roku był taki projekt, który się nazywał Global Village, tam przyjechało 1000 osób z całego świata i między innymi mieliśmy reprezentację tutaj dzieciaków z Polski. Obozy taneczne, wymiany wielostronne, rozmowy na temat kondycji młodzieży, właśnie potrzeb edukacyjnych, barier wejścia na rynek pracy. Te tematy są naprawdę przeróżne i to tylko tak naprawdę zależy od młodzieży, na jakie tematy chce rozmawiać i o czym chce się dowiadywać. I tutaj chyba przy tej okazji chciałam powiedzieć, bo robiąc tą prezentację zapomniałam jeszcze o takim jednym projekcie, który realizujemy z Warszawą. To jest projekt się nazywa Kumam. On jest realizowany z Fundacją Nowe Media i Fundacja Nowe Media robi taki duży projekt edukacyjny, edukacja medialna i angażując szczecińskich dziennikarzy jeździmy po szkołach w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim i razem z młodzieżą gimnazjalną tworzymy gazetki takie lokalne, takie gazetki szkolne na bazie takiego autorskiego programu informatycznego, który się nazywa Kumam właśnie. Tak? To jest taki program do składania, do profesjonalnego składania gazet i dziennikarze uczą jakby krytycznego podejścia do tekstu, czytania tych tekstów ze zrozumieniem i później autorskiego opracowywania artykułów i informacji. Więc to też jest taki jeden z projektów, z programów, które razem z młodzieżą realizujemy. To są akurat zdjęcia z takiego dużego projektu, który realizowaliśmy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w zeszłym roku. I projekt był wieloetapowy, nazywał się Fundusze na Kulturę. I to był projekt, który z jednej strony wspierał organizacje pozarządowe i przedsiębiorców ekonomii społecznej w umiejętności pozyskiwania i zarządzania projektami kulturalnymi. I robiliśmy ten projekt w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Gdańsku,
i Gdańsku chyba, tak. I tam robiliśmy warsztaty, taki cykl warsztatów, cykl szkoleń. Oprócz tego projekt ten zakładał promocję już wykorzystanych funduszy na kulturę, czyli takich tych dobrych praktyk. I jednym z elementów były takie ptaki właśnie szklane, ze szklanego pleksji, które zostały wykonane przez naszego szczecińskiego artystę Macieja Osmyckiego. I te ptaki stawały właśnie w tych 6 miastach, przy budynkach czy przy inwestycjach kulturalnych, które były takim dobrym przykładem dobrego wykorzystania funduszy. I też jak ze wszystkimi ruchomymi rzeczami, które przyciągają uwagę, tak jak nasze literki wędrowały, to też mieliśmy po prostu wakacje z ptakami w zeszłym roku, 1000 przygód. Akurat tutaj na przykład mamy zdjęcia z tego ptaka we Wrocławiu, na dworcu głównym. I to taka przygoda była, że szedł sobie pan, rozmawiał przez telefon komórkowy, czy tam coś pisał, nie zauważył, wszedł na tego ptaka, sam się potłukł, ptaka potłukł, więc też musieliśmy tego ptaszka później reanimować. We Wrocławiu, w Warszawie Muzeum Powstańców, przyjechali tam też panowie i myśleli, że to jest złom, więc też nam wywieźli na taczce tego ptaka, więc tam ochroniarze musieli tego ptaszka ganiać. I oprócz tego jeszcze w ramach tego projektu realizowaliśmy kulturalne masy krytyczne, rowerowe. Wykorzystywaliśmy już potencjał istniejący w miastach, czyli te rowerowe masy krytyczne. Umawialiśmy się z organizatorami, dawaliśmy im koszulki, na których było napisane rowery i fundusze skracają drogę do kultury. I takie właśnie masy krytyczne przejeżdżały po 6 miastach w Polsce. Bardzo widowiskowe i taka ciekawa forma promocji też funduszy właśnie. Teraz chciałam powiedzieć o organizacjach, które są w inkubatorze kultury i i troszeczkę przybliżyć ich działania. Mamy organizację, która się nazywa Fundacja Stalingrad i oni organizują, nie wiem czy Państwo słyszeli, w Szczecinie taki festiwal, który się nazywa Festiwal Kids Design. On już miał 2 edycje. Teraz wczoraj było otwarcie w 13 muzach takiej wystawy, to się nazywa Kids Love Bauhaus, czy to była taka wystawa designu przywieziona z Berlina. I tam Beata Kuracińska, która jest prezesem tej fundacji, bardzo mocno promuje takie działania właśnie kulturalno-designowe dla dzieci. Przedstawia, jak ten design dla dzieci wygląda, jak ta estetyka dla dzieci mogłaby wyglądać i trochę chce odczarować tą magię różowych lalek Barbie tylko dla dzieci i tych różowych domków, więc to jest jedno z działań, które organizacja skupiona w inkubatorze robi. Festiwal Architektury. To nie jest organizacja, to nie jest przedsięwzięcie, które wywodzi się z inkubatora kultury, bo ono powstało dużo wcześniej. To są architekci, Zrzeszenie Architektów Polskich i oni znowu przybliżają architekturę. Nie tylko architekturę Szczecina, ale architekturę, nowe trendy w architekturze polskiej i również chcą pokazać, jak można ładnie, estetycznie i mądrze żyć. Mamy również stowarzyszenie w inkubatorze, które się nazywa Zachęta Sztuki Współczesnej i przechowujemy część ich kolekcji. Zachęta Sztuki Współczesnej to jest takie stowarzyszenie, które działało bardzo mocno i wspierało powstanie takiej instytucji, która się nazywa Trafostacja Sztuki. To jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Tam z różnych względów formalno-prawnych nie udaje im się teraz w tym momencie tą trafostacją zarządzać. Natomiast to Agata Zbylut, prezes tego stowarzyszenia, właśnie przez swoje takie zaparcie, przez swoją pasję, przez 9 lat chodziła za władzami miasta Szczecin i za Urzędem Marszałkowskim Zachodniopomorskim i udało jej się tą trafostację, to Muzeum Sztuki Współczesnej wychodzić. Tak? Więc to też jest tego tak naprawdę jej ciężka praca. Znaczy oczywiście całego też zespołu, tak? Ale ona jest jakby twarzą tego przedsięwzięcia. Kamienice Szczecina to jest taka organizacja, która niedawno powstała, jest u nas w inkubatorze i to jest znowu grupa ludzi, którzy chcą jakby dawać tożsamość kamienicom szczecińskim. Oni wyszukują ciekawe osoby, które w tych kamienicach mieszkały, opowiadają historię tych kamienic poprzez pryzmat tych osób, które tam mieszkały i przed tymi kamienicami
ustawiają takie pamiątkowe tablice i też robią coś bardzo fajnego, ponieważ to mówiliśmy o tej ekonomii doznań, o tej ekonomii doświadczeń i tego, że tak naprawdę już, tak jak mówiłeś, ciężko jest wymyślać nowe usługi, a tak naprawdę to doświadczenie, uczestniczenie w różnego rodzaju fajnych przedsięwzięciach powoduje, że chcemy gdzieś wracać albo polecamy jakieś miejsca, to Kamienice Szczecina właśnie robią taki szlak, szlak kamienic, po którym można się poruszać, o którym można przeczytać i też w jakiś taki niekonwencjonalny sposób zwiedzać nasze miasto. Mamy również Stowarzyszenie Oficyna w Inkubatorze. To jest takie bardzo doświadczone już stowarzyszenie. Nazywamy ich takim naszym starszym bratem, tak? No bo jak Inkubator, to wydaje się, że tylko młode organizacje, ale mamy też taką inicjatywę, która się nazywa Starszy Brat, Starsza Siostra. Tak sobie to wymyśliliśmy roboczo i tak naprawdę uczymy się od tych organizacji, którym świetnie idzie, jak działać na rynku. I Oficyna jest znana między innymi z tego, że realizuje dokument art. To jest taki przegląd, bardzo duży przegląd filmów dokumentalnych, filmów offowych, jest raz do roku realizowany w Polsce i w Niemczech. Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Twórców i Producentów Sztuki. Oni mają mnóstwo różnych przedsięwzięć. Takim jednym z ciekawszych jest Czeski Miesiąc, tak skąd Szczecin, w Szczecinie Czechy i tutaj pan Rafał Bajena wymyślił, że Szczecin jest polskim portem, nie, czeskim portem. Tak, Szczecin jest czeskim portem. Tak, Szczecin jest czeskim portem, otwarciem na morze. Pilzno jest Europejską Stolicą Kultury 2015. Razem z nimi realizujemy różnego rodzaju projekty, wymiany artystów. Artyści z Polski jeżdżą do Czech, Czesi przyjeżdżają do nas i gdzieś tam razem staramy się tą aktywność poprzez kulturę rozwijać. Tak patrzę na zegarek. Nie wiem, tutaj wszyscy Państwo są ze Szczecina, czy też są z okolic. Mamy również takie działania, które już nie są z Inkubatorem Kultury związane, natomiast bardzo mocno wpisują się w tożsamość tutaj naszego miasta. Fundacja Balet, Teatr Kameralny z Michałem Janickim. I teraz tutaj już szybciutko na koniec takie dwie inicjatywy jeszcze Szczecińskiego Inkubatora Kultury, które tak naprawdę bardzo mocno wpłynęły na pobudzenie aktywności szczecinian. Pierwsza to się nazywa Taras Fest. Tutaj mówiłam o tym, że mamy te trawniki takie dookoła Szczecińskiego Inkubatora Kultury. I ten trawnik do tej pory sobie był, ładnie się zielenił podczas miesięcy letnich. I w zeszłym roku wpadliśmy na taki pomysł, żeby tą przestrzeń oddać na weekendy organizacjom pozarządowym. Nie dawaliśmy żadnego wsparcia finansowego, dawaliśmy tylko i wyłącznie wsparcie merytoryczne i organizacyjne. I przez lipiec, sierpień pod koordynacją Olgi Łozińskiej. Ten Taras Fest się odbywał i organizacje pozarządowe pokazywały mieszkańcom miasta Szczecina, jak fajnie można spędzić weekendy w mieście. Taki trochę urban piknik, takie różne nazwy to miało. Powiedzieliśmy ludziom, nie mówcie, że nic się nie dzieje w mieście. Jeżeli coś się nie dzieje w mieście, co wam odpowiada, zróbcie to sami. Zróbcie tak, żeby wam to odpowiadało, żebyście wy się dobrze bawili. Odbywały się wtedy koncerty, jakieś zawody sportowe, warsztaty dla dzieci. Mieliśmy DJ-ów, którzy grali muzykę klubową i potem musieliśmy się tłumaczyć w Polskim Radiu Szczecin, czy szanujemy swoich sąsiadów, czy nie. Więc różne rzeczy się działy, ale naprawdę przez te miesiące wakacyjne zobaczyliśmy, że potencjał taki dzielenia się i takiego działania non-profit w szczecinianinach jest. Parking Day to jest taka inicjatywa, którą rozpoczęliśmy w 2012 roku, w tym roku kontynuowaliśmy w ramach Zrównoważonego Tygodnia. To jest we wrześniu, zorganizowaliśmy taką akcję nie sami, ale właśnie z organizacjami pozarządowymi i z mieszkańcami miasta Szczecina, że zamykamy jedną ulicę na cały dzień i pokazujemy, jak ta ulica mogłaby wyglądać bez samochodów. Tak? Czyli oddawaliśmy ulicę ludziom. I tutaj jest akurat taka akcja, która się nazywała Za co lubisz Szczecin, Szczecinianie, albo nie, to się nazywało Czego życzymy Szczecinowi. I tutaj mieszkańcy pisali na kartkach, czego Szczecinowi życzą.
I ostatnia akcja, o której chciałam opowiedzieć, to się nazywa Freebook Zone, czyli strefa wspólnych książek. Ona jest czynna codziennie w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. I jest to taka inicjatywa, że chcemy dać drugie życie książkom. Jeżeli mamy w domach na półkach jakieś książki, których już nie czytamy i one się tylko i wyłącznie kurzą, to można je do nas przynieść i wziąć sobie z półki książkę, która akurat nam wpadnie w ręce albo którą mamy ochotę przeczytać. Rozpoczęliśmy w marcu, do tej pory cały czas mamy rotację książek, tak? Cały czas do nas ludzie przychodzą, książki przynoszą, książki zabierają, więc to działa. Przy okazji jakby otwarcia tego Freebook Zona mieliśmy, to akurat jest Przemek Głowa, on jest takim szczecińskim przewodnikiem, mieliśmy opowieść o Szczecinie, o jego konotacjach z książkami właśnie, o autorach szczecińskich, ale mieliśmy również taką akcję Ortografia. Związek Literatów Polskich napisał nam strasznie trudne dyktando, które było czytane przez Mario ze Skambo Mambo. Mario jest Maltańczykiem, więc było jeszcze trudniej. Nikt nie napisał poprawnie tego dyktanda, nawet twórcy tego dyktanda popełnili błędy. Więc też poprzez takie różnego rodzaju inicjatywy przyciągamy ludzi do Inkubatora Kultury i zachęcamy ich do tego, żeby działali i się aktywizowali. No i tutaj właśnie taki przykład dajemy, ponieważ Freebook Zone cieszył się bardzo dużą atencją mediów. Nawet łącznie z tym, że przez cały dzień gościliśmy u siebie TVN24, gdzie dziennikarka TVN24 powiedziała, że ona jest sama ogromnie zdziwiona tym, że w Inkubatorze Kultury nikomu nie urwało nogi, ani ręki, ani nic się nie wydarzyło. Po prostu ludzie przynoszą i wymieniają się książkami. I przez cały dzień dostała pozwolenie na to, żeby w Inkubatorze Kultury być i się łączyć na żywo z telewizją ogólnopolską. Więc jednak ta potrzeba kultury gdzieś tam jest i trzeba o tym głośno mówić i też wszystkim Państwu życzę, żebyście przez kulturę, przez takie działania kreatywne aktywizowali siebie i swoją społeczność lokalną. Dziękuję bardzo.